W sobotę na stadionie przy ulicy Sportowej w Bielawie nasi piłkarze rozegrali mecz o Mistrzostwo Klasy Okręgowej Grupy Wałbrzyskiej z drużyną MKS Włókniarz Głuszyca. Pierwsza połowa meczu rozegrana została pod dyktando bielawianki, która zakończyła się wynikiem 3-0. Bramki strzelili Bartosz Makles, Bartosz Paszkowski i Seweryn Ślepecki z rzutu karnego. Po zmianie stron drużyna z Głuszycy ruszyła do ataku przez pierwsze 15 minut. Bielawianie spokojnie opanowali grę i strzelili jeszcze dwa gole. Autorami bramek byli Kamil Śmiałkowski i Kornel Busz. Trochę zmazaliśmy tą plamę, porażkę pierwszą w sezonie w Bystrzycy. No już nie chcę już komentować tam przede wszystkim pracy sędziego. Dzisiaj się cieszymy zwycięstwo 5-0. Naprawdę pierwsza połowa bardzo dobra. Druga trochę brakło jeszcze koncentracji, bo jakbyśmy utrzymali, byłby ten wynik na pewno inny, ale cieszy mnie to gra i duży progres. To co w środę, kolejny mecz dobry, wygrywamy. Dalej myślimy o kolejnym meczu. Cieszymy się, jesteśmy ciągle w grze o pierwsze miejsce. Mieliśmy swoje sytuacje, spodziewaliśmy się tego też, że będzie to bardzo ciężki mecz dzisiaj. Zespół z Bielawy jest to bardzo poukładany zespół, Spadkowicz z czwartej ligi. Zespół, który bardzo dobrze pracuje pod okiem trenera Soczewskiego. I wiedzieliśmy, że będzie to dla nas ciężki mecz, chociaż też mieliśmy swoje sytuacje. A bramki, które straciliśmy, to uważam, że to trochę tak na własne życzenie. Takie było założenie, że mieliśmy oddać trochę pola gry i piłki dla zespołu Bielawy. Szkoda, że tak szybko stracona pierwsza bramka i druga. Tak jak pan mówił, właśnie w pierwszej połówce druga ta część, 15-20 minut, już troszkę ta gra wyglądała inaczej. Szkoda, bo wynik troszkę za wysoki, uważam. Mecz zakończył się wynikiem 5-0 dla Bielawianki.